Chcemy dialogu z Rosją. Taką, jaką ona jest. Możemy coś ciekawego razem osiągnąć. O tym, jak bardzo niewygodne fakty z politycznego życiorysu Donalda Tuska zostały tam ukazane, świadczy pozew sądowy, w którym lider Platformy Obywatelskiej domaga się usunięcia filmu z internetu. Powód: pan Donald Tusk jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich polityków. Postrzeganie powodem przez opinię publiczną jest jednym z kluczowych elementów jego działalności. Pełnienie funkcji publicznych wymaga bowiem zaufania społecznego. Ja nie dziwię się Donaldowi Tuskowi, no to wstyd prowadzić prorosyjską politykę z punktu widzenia polskiego premiera, no ale fakty, słowa, decyzje polityczne mówią same za siebie. Próba ocenzurowania filmu wywołała lawinę krytycznych wobec Tuska komentarzy. Panie przewodniczący Tusk, pan najlepiej udziela komentarzy do swoich prorosyjskich postaw, bo wystarczy po prostu pana cytować. A okres pana rządów 7-letnich w Polsce udowodnił w wielu obszarach, że akurat pan był jednym z najlepszych ambasadorów interesów rosyjskich w Polsce. Chodzi nie tylko o wypowiedzi Tuska z czasów rządu PO-PSL, ale też o konkretne działania. Otwarcie Polski na rosyjskich inwestorów, skrajnie niekorzystne dla Polski kontrakt gazowy z Rosją, czy umorzenie ponad miliarda złotych długu wobec gazu. Przedstawiciele wielu mediów odebrali pozew jako próbę kneblowania ust krytycznych wobec Tuska dziennikarzy, sprzeczną nie tylko z fundamentalną dla systemu demokratycznego zasadą wolności słowa, ale też z deklaracją samego Tuska, który po powrocie do polskiej polityki z Brukseli zapowiadał współpracę ze wszystkimi dziennikarzami. Każdy z państwa będzie mógł zadać oczywiście pytanie i to jest standard, któremu będę także wierny w przyszłości. Bardzo chciałbym, wiem, że będzie bolało czasami, ja nie mam żadnych iluzji, że to będą zawsze przyjemne spotkania dla mnie, przyjemne jeśli chodzi o treść. Ale jestem do państwa dyspozycji.